Cześć, witam, cześć i czołem, kluski z rosołem. O, doczekałem się na kawałek słoneczka, za chmurek, więc postanowiłem przywlec z powrotem słonecznego grilla. Nie chce mi się na pole wychodzić, bo wieje i jest zimno. No i na razie chcę zrobić testy za szybą, potrójną szybą tarasową. Wiadomo, tu jest słupek i tak dalej. Mam tutaj sprzęt, który do 900 stopni pokazuje temperaturę. Muszę ustawić, teraz złapać właśnie ogniskową. I tu mamy takie pokrętło, wajchę, korbę i teraz kręcę i ustawiam, żeby znaleźć ten punkt, tylko gdzie on jest. Nie będzie to łatwa sprawa. Najlepiej jakbym wyszedł do pola z tym. Może wyniosę na chwilę, bo za chwilę chmurka zajdzie, to zasłoni słońce. Dobra, wywlekę go na pole. Ok, wyciągnąłem go na zewnątrz. A teraz czaszę. No i czekam na słońce. Zobaczymy. Zimny wiatr wieje. Jest około 0 stopni. Moja zabytkowa MZ-ka. Bum, bum. Ok. Trzeba będzie to jakoś złapać punkt. Tu jest korba i się to opuszcza albo podnosi. Tak, tu sobie napisałem G, góra, czyli w prawo kręcę, to on mi się podnosi. Podnosi mi się tamta strona dół, a to się obniża, także, ale tak sobie zaznaczyłem, ok. Co tu mogę powiedzieć jeszcze? No, niestety tu puściła nakrętka, była przyspawana punktowo, pyk pyk, z motylkiem, ale niestety, jak widać, spawy były takie tylko bzk, bzk. No i parę razy dokręciłem i odpadła ta nakrętka, muszę to przyspawać. Na razie wsadziłem tylko tak na śrubce. Ok, tu dałem blaszkę. Tu dałem blaszkę jakąś tam, nie wiem ile to, nie wiem czy milimetr ma, 0,08 albo 0,5 mm. Zobaczymy, jak będzie nagrzewać tą blaszkę. Tu mam kawałek do ręka, wystawkę. Jak wyjdzie słoneczko, to spróbuję to, czy zapali. Także zobaczymy. Chmurka może przejdzie, a dzisiaj jest, no jak widać, zachmurzone niebo. Czasami wyjdzie słońce dosłownie na minutę, na dwie. No ale dobra, czekamy. Może wyjdzie i zrobię test, ale powiem szczerze, że wiatr jest zimny i nawet jak tu położy się garnek czy coś, to będzie niesamowicie studzić. Latem wiadomo jest cieplejszy wiaterek, ale teraz jest koniec lutego praktycznie. No i wiatr jest tutaj dosyć zimny i chłodzenie na pewno będzie, czyli jakąś osłonę przeciwwietrzną na garnek. Trzeba będzie coś pomyśleć nad tym tematem. Okej. Wyjdzie to słoneczko wreszcie. Czekam. Tu mniej więcej mam sprzęt skalibrowany. Na ręce, bo lepiej ustawić na ręce 36,6. Mniej więcej jest ustawiony. Teraz mierzę punkcik i mierzę, ile tutaj ma to, ale w telefonie nic nie widzę teraz. Próbuję się słońce przebić przez chmury, ale chyba nie bardzo wyjdzie. No. Dobra, jakoś ten punkt złapać,
żeby gdzie to będzie świecić. Coś tutaj źle pokazuje ten sprzęt. Dobra. Okej, za chwilę. Jak widać jeszcze trochę śniegu zostało. Tak wygląda czasza przy domku na tarasie. Słoneczko, coś. Może wyjdzie kiedyś. Między chmurkami. O, coś próbuję wyjść. Słoneczko, teraz może znajdę najlepiej punkt w ten sposób. O, listewką. O, coś tu zaczyna się dymić. Trzeba znaleźć punkt. No niestety, słoneczko się schowało. Ajajaj. No ale mniej więcej widzę, gdzie ten punkt jest. Gdzieś tu. To takie to wszystko rozjechane. Coś tam się zaczęło kopcić. Gdzieś tu. Ale stąd. Powiem szczerze, nie. Trzeba odwrócić jeszcze troszkę. Wychodź, wychodź. O, chyba tu jest punkt niezły. O, kopci. A czy zapali? Tamta stara czasza to już by pewnie zapaliła. Jak lustrem to idzie. O, zapaliło. Wow. Jest fire. Jak widzimy, jest nieźle. Teraz trzeba wyczaić ten punkt. Punkt, punkt, punkt. Nie. Ogniskową złapać. Tylko teraz jak to zrobić, jak to on już niżej nie pójdzie, bo już prawie dotknął dna, że tak powiem. Ops, może tak. Może tak, może tak. Dobra. Teraz położę to deseczkę tu. No i zobaczymy. Trzeba będzie to jakoś wyczaić, tą ogniskową. Dobra, przekręcimy to. O. Jest. O. Tu jest gdzieś. A nie ma regulacji. Więcej. Aha. Żeby to podnieść, muszę chyba przerobić to po swojemu, bo tu widzę, że niestety to na nasze warunki polskie to nie jest odpowiednio skonfigurowane. Zobaczymy teraz. Czy trzeba to podnieść, czy obniżyć? To zakręcę to teraz w ten sposób. Zobaczymy się, czy to się zmieni. Może w kwestii regulacji podniosę go do góry, ale o, jeszcze gorzej poszło do góry. A niżej się już nie da.
Trzeba będzie chyba trójnóżek przerobić, żeby był wyżej i żeby czasza mogła jeszcze zejść bardziej do pionu. No i wtedy może się uda. Na razie słońce jest nisko, bo jest luty, koniec lutego. No i niestety jest nisko słoneczko, ale mniej więcej chciałem zrobić pierwszą próbę. Wiaterek dmucha. Gdzie to było? A, gdzieś tu. W razie słoneczko jest takie czyste. Trzeba mu zrobić. Się patrzą, co tu cudak wyprawia. No, raz się udało zapalić. Wiaterek wieje. No, jak widzimy, punkt jest dużo wyżej niż palnik, więc garnek by grzał na górze. Trzeba wyczaić, gdzie jest ta ogniskowa maksymalna moc. No ale widzimy, że jakoś tam grzeje. O, nie jest fire. Nie jest ogień, zapaliło. Także jest moc. Jest moc. Okej, no to tyle z testów na razie. No, jak widzimy, garnka tu nie położę, bo jest ogniskowa. Niestety dużo wyżej. Zrobimy mu zadymienie i będziemy widzieć, gdzie jest. Gdzie jest to. Wiaterek powiewa i niestety ciężko się robi na tym. I to chyba na razie tyle z testów. Zapaliło deseczkę, więc nieźle. A słoneczko jest takie sobie, jeszcze nawet nie wiosenne. Także zimno mi łapy. Także tyle. Trzymajcie się zdrowo i wesoło. To lustro też nie jest najcudowniejsze. Niestety. Ta folia. Jak widać. Zacząłem naklejać tutaj inną folię, ale niestety klej jest słaby i trzeba będzie coś pokombinować, bo jest grubsza po prostu i
lepiej oddaje. To miałem na starym solarze, na grillu, tamtym małym metrowym, także no ale o, coś teraz zaczyna jarzyć. Jeszcze na koniec zapalimy deseczkę. Tak. Zapalimy deseczkę. Uda się. Skupienie. Ale widzimy, jak to jest rozjechane. Nie ma takiego fajnego punkciku. Tak jak w tej starej, to jest taki, powiedzmy, plamka 5 cm i grzeje punktowo i zapala w 2-3 sekundy drewna. A tu, jak widzimy, nie zapala, czyli nie jest to, o, teraz zapaliło, jest to po prostu rozproszone, ten punkt, także papierosa można odpalić, jak ktoś pali. No, może idę po kiełbaskę, usmażę sobie kiełbaskę. Jak widzimy, zapala drewno. Nie tak szybko jak tamta mała czasza, ale tamta zapala dużo szybciej. No, zabijmy mu tu zadymienie i zobaczymy, gdzie jest ten punkt. No, gdzieś to jest ten punkt. Nie jest to ładna plamka, bo ta antena jest trochę rozjechana i niedokładnie zrobiona, no ale powiedzmy w 5 sekund zapala drewno, jest całkiem przyzwoicie. No, to by było chyba na tyle, chyba że pójdę po kiełbaskę i usmażę sobie, a to już będzie następny odcinek. No to to by było na tyle. Trzymajcie się zdrowo i wesoło. I do zaś. Pa, pa. Siema. Jeszcze sprawdzę na blaszce. Zwiększa powierzchnia i to można zobaczyć lepiej. Ale widzimy, jest to rozjechane. Grzeje. Przepalić nie przepali, bo jakby był punkcik, plamka taka, powiedzmy 2-3 cm, no to byłby punkt skupienia konkretny i no i w takim punkcie mogło być nawet 1000 stopni, a tutaj jest tak rozproszone, że nie ma szans. Ale na pewno coś tam blaszkę nagrzało. Powinno gotować wodę.